Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i próbujemy po raz kolejny zabić Robara, może tym razem się uda. Powiedziałem żadnej magii, powiedziałem nie używaj magii. Ciebie to się najbardziej boję, niewolniku, wiesz? Dobra, spróbujemy to zrobić tak. Stanę sobie na tej studni i postaram się ich pozabijać deszczem ognia. Postaram się. Ale tutaj dzieje się tyle, że nawet nie potrafię ekwipunku włączyć, więc... O Boże, teraz już magowie przyszli, no nie tak. Ty tu po co? Czemu jesteś taki wytrzymały? No... Magowie na początek! Gdzie oni są? Patrz go, będzie użyła namierzanej kulki. No myśli, że co, jeszcze coś fajny? Kurde, bez i. Możesz się nie blokować na... No patrzcie go, nie. To jest niemożliwe. On się blokuje na kurde sznurkach od prania. Fuck you. No ile was tu może być? No przecież to jest już chore. Fuck you, pieprz się. Aha, okej. Robarze, ty jeszcze nie, ale dobra. Ani kroku dalej. Ciężko tutaj będzie. O, to żem poleciał. Dobra, mniej więcej wiecie jak to przebiega, więc trochę bez sensu by było pokazywanie wam całej tej walki, więc włączę Frapsa, gdy już będę pod koniec tej walki. Pokażę wam śmierć Robara, więc no, zaraz wracam. Okej, ludzie, udało mi się rozwalić no prawie wszystkich. Tak więc przystępujemy już do ostatniej walki. Charybdo bije się z Robarem, nie wiadomo czemu. Ale jak Charybdo zabijemy pierwszego. I teraz czas na nasz główny cel. Panie Robarze, to jest twój koniec. To jest twój koniec. Zabijemy cię tak epicko. Ała. Nie masz szans, człowieczku. Lee, pomógłbyś trochę, dobra? Ja się uleczę. Pomogę wam trochę stroną magiczną. I to jest twój koniec. Koniec swojego panowania. Za kurde wysłanie mnie do kolonii karnej. A masz. I koniec. Nie obchodzi mnie, co dla ciebie planuje Xardas. No i tyle. A to chwila jeszcze. Weźmiemy sobie te rzeczy. O to głównie mi chodziło. Oto. Robar nie żyje. Moja zemsta się dopełniła. Co zamierzasz teraz robić?
Jeszcze nie wiem. Na razie zostanę tutaj. Dobrze. Wracaj. Wiesz, gdzie mnie szukać. Wracaj. No, i to tyle, jeśli chodzi o Robara. Tutaj niezłą sieka im zrobiłem. Wkrótce, jeśli chcecie wiedzieć, co się działo, po prostu wyszedłem sobie na tą studnię, użyłem deszczu ognia i jakoś tak się szczęśliwie ułożyło, że żaden mag mnie nie trafił. No może kilku mnie trafiło, no ale to zbyt dużo mi nie zrobiło. Znaczy no zrobiło, ale wyleczyłem się. Dobra, pozbieram to, co oni tutaj mają, ponieważ paladyni mają dosyć wartościowe miecze, które dosyć, no, które są sporo warte. No, i teraz, żeby jakby do końca uzupełnić mój ekwipunek maga, potrzebuję jeszcze szatę Adanosa, która jest w świątyni, chyba koło Morasul. Więc następuje zmiana planu. Zamiast do Bakareszu, najpierw idę do Morasul. Chcę tą szatę zdobyć jak najszybciej. No. Dostałem jeszcze koronę. Ją też sobie założę, ale to już jak zdobędę tą szatę. No dobra, myślę, że już nie mamy tutaj nic do roboty. Teleportujemy się do Bensali, chyba? Tak, do Bensali. I zmierzamy do Morasul. Cała świątynia w Morasul trochę się pomęczymy, ponieważ najpierw trzeba zdobyć 5 kluczy. No ale to jakoś pójdzie. No do Morasul jednak trochę kawałek jest. O, w tamtą stronę gdzieś, dobra. A więc czeka nas trochę długa podróż. Ale to nie szkodzi. Może wam pokażę, jak wygląda ta korona. Jezus. Ale mi się dzisiaj język plączy. No a tak to wygląda. Na razie jeszcze sobie obiorę hełm, ale potem już będę miał tą koronę. Będzie tak fajnie wyglądało. Dobra. O, co to jest? Jakaś oaza? Czy co to tam. Coś znalazłem. Może jacyś ludziowie do zabicia? Kojarzę skądś to miejsce. Tutaj pamiętam na tych ruinach był strażnik świątyni, czy jak on tam się nazywał? Ten taki skorpion. Skorpionowate coś. Halo? Czy ktoś tu jest? Alo? A, jest ktoś. Pomyśl o tym. Wiem, człowieku. Wiem, kto to zajmie. Ale oni nam będą potrzebni dopiero wtedy, kiedy będziemy oswobadzać Bakaresz, więc na razie z nimi nie będę gadał. O! A, to sobie zapiszę. Tak w ogóle. I pobawimy się z lwami. Dostanie któryś z was? No i wyszło na to, że nic nie zrobiłem.
O, ale to było blamerskie. Dobra. Trochę się od nich odsunę i spróbuję teraz. No i teraz powinno być dobrze. Powinno być dobrze, już nie ma many, więc fajnie by było, gdyby się zaczęli ginąć. Ty tutaj na mnie nie skacz, bo ty tutaj... No fucking bullshit. I tak zginiecie, więc nie wiem po co w ogóle... Wasz opór. Oj, nie mam many. No i gdzie ty rzuciłeś tą kulkę? No patrz. Dobra, spróbujemy z naszego... O, fuck. O, Alshedim. Dobra, ale nie chcę Alshedim teraz, ja chcę zabić to. Tak to ma być, o. Dobra. Można pozbierać te skóry, ale one nie są za bardzo jakieś ważne. Odkryłem Alshedim, tak? Okej, to wyjdziemy sobie do tego Alshedim. Oho. To bielce. No czemu ty nie chcesz... O. Duże stado to pielców. Okej. One coś mają w sobie? No, tylko szpon. No dobra. To jest Alshedim, tak? Czy coś tutaj było? Cześć, panie Ogrze. Do widzenia, panie Ogrze. No tu mamy jakąś świątynię już. O, co to? Gargulec. Czy gargulce coś sobie mają? Nic nie mają. Fajnie. Coś tu fajnego jest? O, no to żem wskoczył. O, kolejna tablica. Więcej prostej wiedzy dla mnie. Oż ty w mordę, ała. A ciebie to kto tu zapraszał w ogóle? Gonicie mnie? Dobra, weźmiemy sobie coś do pomocy. I czas nam się skończył. Okej, a więc dalsze zwiedzanie Alshedim w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.